Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Paczol i muszę was przeprosić, ponieważ ostatnio rolem YouTube'a, bo nie było chyba przez tydzień nie było odcinków i mało było streamów, ale tylko przez to, że miałem bardzo dużo obowiązków. Ostatnio też ogarnąłem sobie nowy samochód, dlatego też musiałem jeździć po urzędach, po mechanikach i tak dalej, robić wszystko, ale jest na szczęście wszystko ok. I co, wracamy do nagrywania. I teraz tak, dużo osób czekało na sprawdź, zanim kupisz z powrotem i to będzie troszkę nowa wersja. I mamy dzisiaj strój Star-Lorda. Pojedynek taneczny, Milano i Killow. I teraz tak, kupimy sobie cały zestaw oczywiście. Aż dziwne, że Star-Lord nie ma maski zdejmowanej, ale trudno. Kupimy sobie cały zestaw oczywiście, on jest z plecakiem Star-Lord 1500. Aha, to jest ten moment, gdzie chyba tańczył w pierwszej części Avengersów. O, ładna lotnia. W sensie ładnie się zaczyna. Zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co będzie z tą lotnią. Milano to jest statek oczywiście... Strażników Galaktyki chyba się nazywał. I... No i powiem wam trochę, że ten Killow trochę jest taki na siłę zrobiony, ale zobaczymy. Dobra, cały zestaw drogi. Drogi, bo kosztuje 3700 z tego, co mi się obliczyło tutaj. I co? Sprawdzamy go. Okej, okay, lecimy sobie na plac zabaw. I teraz wam chciałem powiedzieć, co jest nowego w tej serii, aczkolwiek... Albo wam powiem, od razu, żebyście wiedzieli. Nowego w tej serii jest to, że jedna osoba od razu otrzyma tego skina. I zobaczymy sobie, gdzie jest sklep, kurczę, no. Dawajcie. I zobaczymy sobie, kto to będzie. Kup jako podarunek. Polosujemy tak? Nie patrzę, nie patrzę! Kto to jest? HNS Paczol. Nie pamiętam, kto to był HNS Paczol. Ale wiem, że ktoś chyba ze z moich sponsorów sobie zrobił taki nick. Ale dobra, nie wyślę HNS Paczol, przepraszam. Dlatego, że ludzie będą myśleli, że ustawione. Dobra. Yoshihito Majosze! Ale on chyba teraz nie gra. Dobra, nie będę losował. Zobaczymy, kto to jest. Yoshi, przepraszam. Zobaczymy, kto... No, komu wysłać. Shadej prosił ostatnio. Shadej ostatnio prosił, żebym mu wysłał. Powiedział, że chciałby być w tej serii, bardzo długo mi moderuje i tak dalej, więc wyślemy mu wszystkiego najlepszego z okazji odcinka, który dzisiaj wleciał. Pozdro. Dobra, wysyłamy podarunek i teraz tak. W tej serii, jeżeli będę nagrywał skiny, bo będę nagrywał nie wszystkie oczywiście, będę zawsze jakieś skina wysyłał swoim widzom, swoim tutaj znajomym z tego... swoim znajomym z tego konta. Więc jeżeli chcielibyście być moim znajomym na tym koncie i chcielibyście dostać skina, piszcie w komentarzu, zostawcie suba oczywiście, łapkę w górę, piszcie w komentarzu swój nick, ja będę losował niektóre osoby, będę dodawał tutaj randomowo oczywiście, bo... No nie dodaję na to konto, bo to dodaję na to drugie konto dla widzów, ale tutaj będę losował osoby, które będę dodawał i będą też dostawały takie skiny w przyszłych odcinkach, dlatego pamiętajcie, subik, łapka w górę i pamiętajcie, kod patrzył w sklepie, jeżeli chcecie mnie wesprzeć oczywiście. Dobra, skin. Jeżeli jesteście wielkimi fanami Avengersów, jest zarąbisty ten skin, ale jeżeli nie jesteście fanami, jest słaby. Naprawdę, jest takim driftem w innej kurtce. Ma plecak odrzutowy na plecach, jak w filmie, ma Groota małego, zaraz wam pokażę wszystko, ale lotnie zobaczmy najpierw. O! Fajny efekt ma ta lotnia. Nie jest bardzo głośna, powiem wam szczerze. Jest trochę głośna, ale nie jest bardzo. Nie jest bardzo głośna jak te skiny z Karnetu chyba trzeciego sezonu, co były Omega i Carbid. To wtedy były takie lotnie właśnie z trzeciego sezonu, które były bardzo, bardzo głośne. Okej, okay, dobra. Mamy tego naszego drifta w wersji Avengers. O, a nie, to ja już miałem mówić, że lama, kurczę. Mamy drifta w wersji Avengers. Mamy do niego Killow. Wszystko jest czerwone. Już wam mówię dlaczego, bo niektórzy będą pytać, wiem, wszyscy wiedzą, ale niektórzy będą oczywiście pytać. Czerwone jest dlatego, że Epic Games teraz daje skiny w kolorze czerwonym ze względu na to, że są to skiny eventowe, typu połączenie Avengers z Fortnite'em i miejmy nadzieję, że w przyszłości tak będzie. Wszyscy czekali na skina Ironmana, no niestety dostaliśmy skina debila, który, jak wiecie, kto oglądał, to jest debil po prostu. I tyle.
Typowy drift. Widać po włosach nawet, że to jest drift. Dlatego musicie sobie zdecydować, czy wam się podoba ten skin, zakupić. I teraz tak, emotka. Fajna jest emotka. I długa. Taniec się powtarza, ale muzyka jest cały czas. Inny rytm ma muzyka później. Więc spoko, według mnie spoko. I co jeszcze? Kill off jeszcze mieliśmy pokazać, prawda? Kill off na siłę trochę robiony. Ale do kolekcji musi być, no bo wiecie, no czerwony, no. Kiedyś was będą pytać, i macie te skiny z Avengersów? Mam. Ale wszyscy je mają. Więc nie wiem, czy jeszcze się opłaca zbierać skiny. Skin jest spoko. Chyba spoko. Jeżeli jesteście fanami Avengersów, no to oczywiście 10 na 10. Jeżeli jesteście fanami Strażników Galaktyki, to 200 na 10. Ale no, tak to, no to... Jeżeli nie jesteście, to nie polecam. Skin jest tylko spoko. Tylko spoko. O, macie jeszcze na tym. Guardians. Na ramieniu. Zaznaczone. Okej, dobra. Dajcie mi znać w komentarzu, czy chcielibyście powrotu serii w taki sposób właśnie z tym wysyłaniem giftów. Bo wydaje mi się, że spoko rzecz. Druga sprawa, czy chcecie w ogóle powrotu sprawdzić, zanim kupisz, bo teraz to nagrałem tylko dlatego, że bardzo, bardzo długo odcinka nie było, a już czekacie na te odcinki naprawdę bardzo długo. Więc dajcie mi też znać. Kolejna sprawa jest taka, że streamy już będą regularnie, bo wszystko już sobie ogarnąłem. Odcinki też już będą regularnie, bo wszystko już sobie ogarnąłem w życiu. Dlatego tak was proszę na sam koniec. Dajcie suba dla motywacji, łapkę w górę. I co? Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, że wróciliśmy do fajnej serii. Skin. Tylko jak jesteście fanami, polecam. A Kill Off w ogóle nie polecam, Kill Offa. Lotnia fajna jest, tylko że też będzie chyba mało grana. Czekajcie, jeszcze raz lotnię, sam koniec. No, wychodzi z czasoprzestrzeni. No fajnie wygląda, fajnie. Tylko no i tak do tryhardu ta lotnia nie będzie grana, no bo jest za duża. No ale trudno. Dobra, ja się z wami żegnam. Na razie.